Panu, bracia i siostry, wychwalamy Pana w każdym czasie z koronawirusem i bez koronawirusa, z lockdownem i bez lockdowna. Apostoł Paweł w więzieniu mówi, że radujcie się w Panu zawsze. I zawsze mamy społeczność z Panem i przychodzą czasy odpoczynku w obecności Pana. Bo jak jesteśmy w obecności Pana, wtedy jesteśmy w spokoju. Chrystusa nikt nie może nam zabrać. Możemy mieć trudności, może zmęczyliśmy się i może widzimy na to wszystko i się martwimy, ale z naszego serca nikt nie może zabrać naszego Pana Jezusa Chrystusa i oczekujemy na Niego, aby nas porą, byśmy żyli z Nim na wieki wieków. Przeczytajmy z Księgi Ageusza. Ageusza. Księga Ageusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Prorok Ageusz pisze, jak lud izraelski powrócił z Babilonu. I pisze w okresie, gdzie tak, wrócili z Babilonu, ale przestało istnieć dzieło Pana. I wtedy Dariusz powiedział, że kto chce, możecie wrócić do Jeruzalemu, możecie odbudować świątynię Boże, mury, bo uwierzył, że prawdziwym Bogiem jest Bóg Izraela. I wtedy wstali kapłanie lewici i dostojni i wszyscy, których pobudzał Duch, aby poszli, aby odbudowali za świątynię Pana i Jeruzalem. Nie wrócili wszyscy. Po 70 latach mieli rodziny i nie wrócili. Miasto było puste i nie było to czymś przyjemnym. To było miasto, gdzie mieściło się wiele ludności. Jednak Bóg i patrzy się inaczej. Oczywiście zaczęli, stawili fundamenty świątyni, ofiarowali świątynię Panu, uwielbiali Pana, ale mieszkańcy tego tam przeszkadzali im w odbudowie. Artakserski wysłał list do królestwa tego państwa i zatrzymali budowę gwałtownie. I zatrzymało się dzieło Boże 7-8 lat. I w drugim roku Dariusza, króla, po Artakserksi doszło Pana, słowo Pana Ageusza. Drugiego roku króla Dariusza w 6 miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Ageusza do Zorobola, syna Selatiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Juze, syna Jehuszadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępu. Lud ten mówi jeszcze, nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejcie wiele, lecz mało zbierajcie. Jecie, lecz nie do syta. Pijcie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubierajcie się, lecz nikt nie czuje ciepła. Przychodzi Pan i przemawia do Jezuego, arcykapłana, i do Jehoszadaka i mówi coś. Ten lud mówi, że jeszcze czas nie nadszedł, aby odbudować dom Pana. Lud oczekuje, aby coś Bóg zrobił. I Pan oczekuje na lud, aby coś lud uczynił. I wiele razy nie rozumiemy, ani my. Bóg rozumie, my wiele razy nie rozumiemy i oczekujemy na prawdę, żeby coś Bóg zrobił, aby zadziałał Bóg. Oczekujemy na wielkie pobudzenie. I oczekujemy, aby coś się stało donośnego. Ale to nie jest tak.
I przychodzi Bóg w drugim roku Dariusza króla i przemawia do Ageusza i do Zachariasza. I w dodatku we Ezdraszu to opisuje bardzo ładnie. Wtedy zaprorokował Ageusz prorok i Zachariasz prorok do mieszkańców Judei, prorokując im w imieniu Jezu, w imieniu Pana Zastępów. I pobudzeni Ageusz, Zorobabel i Jezue i znienacka przychodzi Bóg i przemawia. I tutaj mówi nam dokładnie te słowa, które przemawia Bóg do ludu izraelskiego. I lud mówi, że jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Było zaprorokowane przez Jeremiasza. Teraz oczekujemy coś podobnego. Ale Bóg nie działa zawsze w taki sam sposób. Nie ma tych samych sposobów. Stało się tak i znowu się stanie. Nie. Przeszli przez Czerwone Morze. Jak? Poprzez laskę Mojżesza. Teraz musi się otworzyć Jordan. I teraz nie będzie Mojżesz, bo Mojżesza nie ma. Jak przejdą? Wezmą kapłanie skrzynię przymierza. Jak stąpili nogę kapłanowie w wodzie, otworzył się Jordan. Zatrzymały się wody w Jordanie. I stanęli kapłanowie w pośrodku rzeki i przeszedł wszystki, cały lud, ponad milion lud. I pomyślcie, taki wielki lud, milion osób przeszło przez rzekę. I wy się tam nie boicie? A wody się zbierały, bo zbierały się wody. Nie, nie boimy się, bo Bóg jest z nami. Bo teraz działa Pan i zawsze Bóg działa w jedyny sposób i mówi słowo i staje się. Teraz przychodzi Bóg i przemawia. Lud mówi, że nie nadszedł czas odbudowy domu Pana i doszło wtedy słowo proroka Ageusza. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Coś nie idzie dobrze. Pomyślcie, Bóg lud jest tam w Jeruzalemie. Wrócili z powrotem. Mają chęć odbudować świątynię i miasto, wykonywać dzieło Boże. I aż zacznie się dzieło Boże, które oczekujemy, aby Bóg zaczął, aby Bóg pobudził i poruszył całym dziełem, my odbudowujemy nasze domy i nie robimy grzechu, nie przekroczenia, ale Bóg im nie powodzi. Coś nie idzie dobrze. I człowiek Boży widzi samego siebie zawsze w związku z Bogiem. Przydarzyło mi się tamto. Nie mówi tak chrześcijanin. Co mówi? Panie, jest coś, co nie rozumiem. Jest coś, co nie widzę. Co nie widzę, Ty ucz mnie. I od jednego momentu Bóg im nie błogosławi. Dlaczego? Bo chce, by zwrócili swoje oczy do Boga. I nasze oczy są zawsze w Panu. Ale i oczy Boga są w ludzie Bożym, i których Pan, którzy pracują w dziele Bożym. Przyszli kiedyś wielki lud. I jak zobaczył ich Jehoszafat, przestraszył się tych wrogów i oddał serce, aby wzywał Boga. I to jest pierwszy krok. Jak się zebrał cały lud, pomodlili się. Panie, nadchodzi na nas wielki lud. My nie możemy sobie z nimi poradzić, ale nasze oczy są w Tobie. I ma znaczenie, bracia i siostry, gdzie się patrzymy. Patrzę tu, patrzę tam, jako ludzie oczywiście robimy to, co sądzimy, to, co myślimy, co powinniśmy, co nie powinniśmy. I to dzieje się
sam od siebie, ale nasze oczy powinny być zwrócone do Boga. Panie, nasze oczy są w Tobie i od Ciebie oczekujemy. Przychodzi Pan i daje nam odpoczynie. I przychodzi Pan i daje nam pokój. Nie troszcie się o nic, ale wszystkie Wasze troski oddajcie Panu poprzez modlitwy i dziękczynienie i pokój Boży zachowa Wasze serce i Wasze myśli. Pierwsza rzecz nie jest rozwiązanie problemu, ale pokój w sercu. A uspokoiłem się. Uspokoiłem się. Mam radość. Moja szklanka się przelewa. Co? Rozwiązał się problem? Nie, spotkałem się z Panem. Job, widzimy go, bo dociera do końca tej trudności i próby, przez którą przeszedł. I jak rozmawia ze swoimi towarzyszami, i później przychodzi Bóg. Bóg zawsze przemawia na koniec. Zostawia nas, abyśmy my mówili, abyśmy zobaczyli na nasze serce, abyśmy zrozumieli, gdzie jesteśmy. I abyśmy zrozumieli, że zbawienie jest od Boga, a nie z nas. I tam Job mówi: Panie, najpierw słuchałem Cię moimi uszami, teraz widzę Cię na moje oczy. I teraz upamiętuję się. Teraz jeszcze nie uporządkowała się jego rodzina albo jego majątek. Jeszcze jest tam, w tej chorobie, w tej próbie. Ale naprzeciwko obecności Boga czuje się bardzo grzeszny. I pomimo, że Bóg przyjmuje Joba, tam Job w obecności Boga czuje się grzeszny. Ale tam, gdzie przychodzi Bóg, aby przemówił, po pierwsze jest, że uniżam się. Nie uniżam się, bo tak powinienem zrobić i wiele razy uniżamy się i mi się nie udaje. Nie, na siłę się uniżam. Nie, nie można się uniżać na siłę. Ale pozwala Bóg na problemy i wtedy jest łatwiej. Przychodzi obecność Boga, o, ja biedny, mówi Izajasz, bo jestem człowiekiem brudnych ust i żyję między ludem brudnych ust. I teraz widzę Pana Wszechmogącego. I tam oczywiście Bóg Joba, który mówi do swoich przyjaciół: idźcie i poproście o przebaczenie, idźcie, złóżcie ofiarę, bym przebaczył. I jak Job pomodlił się za swoich przyjaciół, wtedy zwrócił Bóg niewolnictwo Joba. Przebaczył. Bóg im przebaczył i pomodlił się, aby Bóg im przebaczył i wtedy wszystko się poukładało. Dziękujemy Bogu i Go wychwalamy, bo jest cudowny, bo to jest, że ostatnie słowo ma Bóg. Dziękujemy Bogu i Go wychwalamy. Tutaj mówi: zważcie, jak wam się powodzi, siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, obieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. I dlatego Bóg mówi: zważcie, idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie domy, opodobam go sobie i ukażę się w nim chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan, zatem z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na mość, oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szelejtiela i arcykapłan Jezue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przyjął się lękiem przed Panem. I teraz przychodzi Bóg, przemawia, ale przychodzi teraz lud, aby posłuchał. W co? W głosie Bożym. Panie, co powiedzą mieszkańcy wokół? Oni nie chcą, abyśmy odbudowali świątynię. Nie chcą, abyśmy odbudowali miasto. Diabeł zawsze będzie wystawiał się w dziele Bożym. Jest napisane tam w Ezdrasie.
Jak zaczęli, usłyszał Zorobabel i Jezuę, syn Jehoszadaka. Przestraszył się lud Boga i zaczęli odbudowywać. Jak zaczęli odbudowywać, przyszli mieszkańcy z wokół. Co wy tu robicie? Jakie są wasze imiona? Ale na prezbiterów Judei był oko Pana i nie mogli ich zatrzymać, aż dojdzie sprawa do Dariusza. Na prezbiterów Izraela było oko Pana. I teraz nas widzi Pan, widzi nas. Słyszy nas Bóg, słyszy. I nikt nie może dotknąć lud Boży i nikt nie może uczynić złego ludowi Bożemu. Pozwala Bóg aż do jednego momentu. Aż do tego momentu będzie wypróbowany lud. I znowuż Bóg cokolwiek czyni, na cokolwiek pozwala, pozwala to na oczyszczenie ludu, na uświęcenie, bo spieszy się lud, a, bo musi się spieszyć Kościół i przygotować. Pan nadchodzi i pozwala Bóg na uniżenie. Jak pójdziemy teraz na pole z winogronami, teraz jest strasznie, ale jak przyjdzie wiosna, lato, teraz co jest? Jeden korzeń, suchy korzeń. Nie ma nic, ani liście, nic. To jednak teraz jak zacznie się wiosna, zacznie wypuszczać liście, kwiaty i znowu stanie się te pole z winogronem ładne. I tak to właśnie robi rolnik. Bo to jest droga pola z winogronami, oczyszcza te pole, aby wydawało więcej owocu. I to, co nie wydaje owocu, ucina i wyrzuca. Ale my chcemy, aby nasz owoc był obfity, aby był trwały. I przemawia Pan, bracie, Panie, zmęczyłem się, ja też tak mówię często, zmęczyłem się rok, szukamy, co mamy teraz zrobić i co tydzień nowe zarządzenia, nowe prawa, poprawimy to, zrobimy to. I Pan mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy zmęczeni i obciążeni. Wiecie, Ewangelia jest dla nas. Zawsze mówiłem to dla ludzi ze świata. Wy, którzy jesteście w świecie, jesteście zmęczeni i obciążeni, przyjdźcie do mnie. Ale Pan też mówi do nas, Ewangelia jest dla nas wszystkich. Przyjdźcie do mnie wszyscy zmęczeni i obciążeni. Co, zmęczyłeś się, bracie i siostro? Idź do Pana, aby Ci dał odpoczynek. I ja Wam dam odpoczynek, mówi Bóg. Nauczcie się ode mnie, bo jestem pokorny i uniżony w sercu. Dajcie mi odpoczynek w swojej duszy. I znajdujemy odpoczynek blisko naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przemówił Ageusz, poseł Pana, do ludu mówiąc, ja jestem z Wami, mówi Pan. A. I pierwszy piękny przekaz od Boga. Dlaczego? Bo był posłuszny Zorobabel, Jezue, przestraszył się, lud przejął się lękiem przed Panem. I jak mamy takie miejsce posłuszeństwa, wiecie, posłuszeństwo potrzebuje uniżenia. Pan uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Tutaj widzimy prezbiterzy, książęta uniżyli samego siebie, lud przejął się lękiem przed Panem i teraz Pan powiedział, ja jestem z Wami i jak Pan jest z Wami, kto może być przeciwko Wam? Jak Bóg jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? Bracie, ja już teraz nie mogę. Mówią niektórzy bracia. Oto Bóg na to pozwala. Wszystko zrobimy, tak jak Bóg chce. Ważną rzeczą jest, abyśmy był Bóg z nami. Abyśmy mieli społeczność z Synem Jego. I przychodzimy tutaj, ile możemy przyjść. I co mówimy? Idziemy, bo chcemy spotkać się z Panem. I w Atenach wiele razy nam się podobało, towarzystwo. Dobre, ładne stoły, stołówka, podróże, wszystko to dobrze.
Ale pierwszą rzeczą jest, że chcemy mieć społeczność z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Dlatego tu przychodzimy do Kościoła, pierwsze. I to czyni, że mamy społeczność z bliźnim. I to wszystko inne, i stołówka, jak jemy wszyscy razem, i wycieczki, to jest wynik naszego związku z Chrystusem. I to jest wynik, że mamy społeczność z Ojcem i Synem Jezusem Chrystusem. I to jest lud Boży. Mamy też niektórych, którzy się podobają, którzy im się tutaj podoba, bo widzą naszą miłość i im się tu podoba. Tak, ale to nie jest nasz, to nie jest lud Boży, to nie jest Kościół Chrystusowy. Kościół Chrystusowy jest ten, który ma społeczność z Ojcem i Synem Jezusem Chrystusem. I to wam pisze. I dziękujemy Panu i wychwalamy Go. Bo Pan oczyszcza swoje pole z winogronem, uświęca swój lud, przygotowuje swoją oblubienicę i chce, chce ją ustanowić jako Kościół bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Dlaczego to robisz? Bo nas kocha i chcę, Ojcze, tych, których mi dałeś, chcę ich wychwalić. I nie chcę, aby nikt zginął z tych, których mi dałeś, ale aby zawsze miał w moich rękach. Nikt nie może zabrać owcy z moich rąk, mówi Pan, i wychwalamy Go, i my chcemy być w rękach Pana, pod cieniem Wszechmogącego. I poruszył Pan ducha Zorobala, syna Szelitela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Józea, syna Jochaszadaka, i ducha całej reszty ludy, tak, że przyszli i podjęli pracę wokół domu Pana zastępów swojego Boga dnia 24, 10, 6 w drugim roku króla Dariusza. 1-6 przemówił Bóg, 24 zebrał się cały lud i pracują wszyscy razem. Od razu odpowiedź na głos Boga. I Pan przygotowuje takie serca. I mówi, pobudził Pan ducha i pracowali wszyscy razem. Kto to robi? Bóg to robi. I kiedy przemawia Bóg, jak wszyscy jesteśmy gotowi, Pan przygotowuje nasze serca. Przygotowuje nasze serca. Każdego z osobna. Dlaczego? Abyśmy odpowiedzieli na zaproszenie Pana. Na zaproszenie Ducha Świętego. Na to, co Bóg chce uczynić. Na to, co Bóg chce zadziałać. I pracowali w domu Pana 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza i w 7 miesiącu 21 dnia miesiąca 21-7 miesiącu doszło proroka Egeusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szeltiela, namiestnika Judei, z kapłana Jezusa, syna Jehozadaka, do całej ruszty ludy. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, w jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Zaczęli 24-7 miesiąca przemawia znów Bóg i widzisz, Bóg miał ołtarz, był wspaniały ta świątynia w okresie Salomona, w złocie, w srebrze i co najlepszego miał Salomon, dał do tej świątyni. Przed zburzeniem, przed przyjściem na Nabuchadneszara mówili, że to jest świątynia Boga. Jest możliwe, by była zburzona świątynia Boża, ale Bóg się z niczym nie liczy. Z niczym się nie liczy. Zburza wszystko i odbudowuje od początku. I teraz przeminęło niecały miesiąc i znowu się ich serce załamało. I się pyta, kto widział ten pierwszy dom w jego dawnej chwale? I byli jakieś tam dziadkowie. 70 nie ήταν, pana po 10 chronów to ήταν, όταν έφυγε ο. Όταν αγκρέμισε να βγουν νόσο. I teraz są na pewno między nimi 80 i ponad. I do nich się tyczy. Pamiętacie? Pamiętamy. To θυμόμαστε.
Jak czytasz pierwszy rozdział Ezdrasza, i dziadkowie, starcy, którzy widzieli przed zburzeniem, płakali. Nowi i młodzi wykrzykiwali i mieszał się głos płaczu z wychwalaniem i to było słychać z daleka, jaki to jest piękny obraz. Staruszkowie płakali, a młodzi radują się. Wychwalają Boga, bo Bóg jest z nimi, bo Bóg działa, bo Bóg czyni cudowne rzeczy, bo Bóg ponownie zaczyna i pobudza swoje dzieło w cudowny sposób. Ale po miesiącu i widzicie, że 4 lata były potrzebne, aby była odbudowana świątynia. I pierwszy miesiąc był beznadziejny. Nie było nic. Cały lud, cała świątynia była polem, tak jak boisko piłkarskie, wszystko zburzone. Panie, jest ktoś, kto pamięta tę świątynię w jego dawnej chwale? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic, lecz teraz bądź mężny, Zorobalu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jezus, synu Jehoszadaka, bądź mężny cały kraju, ludu kraju, mówi Pan, pracujcie, bądźcie w dziele, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów, zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. Nie patrz się na świątynię, że jest zburzony. Nie patrz się na wokół tych, którzy cię straszą. Nie patrz się na tych, którzy chcą, aby zatrzymało się dzieło Boże. Nie patrz się, co jest wokół ciebie. Gdzie mamy się patrzeć? Na Pana. Na Pana się patrzymy. Jak patrzymy się na Pana, nasza dusza wypełnia się radością, miłością i pokojem. I widzimy to, co Bóg przygotowuje bez tego, że to jest. I za radość Jezus Chrystus cierpiał na krzyżu, lekceważył śmierć. I teraz bądź mężny Zorobale i Jezue, kapłanie, i bądź mężny cały ludzie w kraju i pracujcie, bo ja jestem z wami. Jest z nami Pan. Jest z nami Pan. Widzi nas Bóg. Na prezbiterów Izraela były oczy Pana. Widzi nas i się nam przygląduje. I co mówi Pan? Jestem z wami. Kontynuujcie i pracujcie. Panie, co mamy teraz pracować? Programy robimy, kto przyjdzie do kościoła, kto może przyjść, ile mogą przyjść osób, bo muszą być odległości 2 metry. I pocieszali lud Boży w duchu, przez duchu, aby się nie bali, aby kontynuowali dzieło Boże. I tak mówi Pan, nie dzięki sile, nie dzięki mocy, lecz dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów, czym jest góra? Bo kto lekceważył dzień małych rzeczy, Bóg zawsze pracuje z małymi rzeczami i zaczyna od małej resztki. Bóg nie zaczyna od czegoś wielkiego i zwiększa to jeszcze bardziej. Zaczyna od zera i to wzrasta. Królestwo niebios podobna jest do ziarna gorczego i staje się drzewem i jest największe ze wszystkich drzew. Ziarno gorczycy jest bardzo małe. I tak jest Królestwo Niebios. I to widzieliśmy też na drodze Kościoła. Wszystkie dzieło, które się otworzyły w poprzednich pokoleniach, jak się zaczęły. I szczególnie na prowincji, od jednego domu, gdzie pojechał brat, zaczął się modlić, przyszedł sąsiad, sąsiadka i Bóg dawał wzrost.
Nie było nigdzie, że zebrało się 100 osób. Nie, tak nie było. I tak jak ten tutaj kościół. Niektórzy bracia się zebrali i stało się to, co się stało. Zawsze Bóg zaczyna od małego i uczyni to wielkim dziełem. Dlatego co mówi? Kto zlekceważył dzień małych rzeczy? Jak Bóg oczyszcza, znowu się małym, staje się małym. Zawsze jest mała resztka. I później przychodzi to błogosławi. W Dniu Zielonych Świąt 500 i więcej widzieli Pana, ale na piętrze było zebranych 120. I oczywiście jak przyjdzie błogosławieństwo, zwycięstwo i zbieranie łupu, wtedy jest nas wielu, tak, oczywiście. Ale niektórzy muszą włożyć swoje serce, myśli, życie. Chrystusowi, aby Bóg uczynił swoje dzieło, aby zobaczył, kto jest gotowy, kto może oddać samego siebie. Mariam, co uczyniła? Maria, ja służąca Twoja, niech się stanie Twoja wola na mnie i oddaję samego siebie, aby dała Chrystusa na świat. I co? Nic nie zrobiła. Co Ty mówisz? Dała Chrystusa, Zbawiciela świata, coś jedynego. W historii ludzkości nie stało się, ani się nigdzie nie stanie. Chrystus już nie przyjdzie w ciele, tak jak był tutaj 2000 lat temu. Teraz oczekujemy Go w chwale, aby nas porwał i abyśmy żyli razem z Nim. Teraz wzmacniaj się Jeruzabel i Jezue i całe ludzie, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. I obietnica, którą dałem wtedy w Egipcie, jak wychodziliście z Mojżeszem, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. I dzieło Boże przechodzi przez wielkie błogosławieństwa, ale przechodzi przez też wielkie trudności. I poprzez trudności przychodzi Bóg, oczyszcza, uświęca i znowuż, aby to ukształtował, odbudował. Kościół Chrystusowy nie przestanie nigdy nie istnieć. Dzieło Boże nie przestanie nigdy nie istnieć. To, co zaplanował Bóg dla ludu, nie przestanie istnieć. To będzie zawsze istnieć. Ważną rzeczą jest, abyśmy my byli w tym, co Bóg zaplanował i stworzył. I niżej mówi, że ja drżę niebą i ziemią. I to bierze apostoł Paweł i mówi, że jeszcze raz poczęszę, aby ustały się to, co niewzruszalne. Dlatego trzymajmy łaskę, poprzez którą uwielbiamy Boga z pobożnością. Musimy być w łasce Bożej, bo poza łaską Bóg nasz jest ogniem trawiącym. W łasce, w miłosierdzie Bożym, w Słowie Bożym, w działaniu Ducha Świętego pod osłoną Najwyższego i Pana Zastępów. Bo tak mówi Pan Zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebem i ziemią, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. Jeszcze raz poruszę niebem i ziemią. I już trzęsie się wszystko. Nie będzie nigdy tak, jak było przed koronawirusem. Będą gorsze rzeczy i bardziej trudniejsze, ale my jesteśmy zapraszani, abyśmy byli przy Panu, abyśmy trzymali łaskę Bożą, abyśmy byli na miłosierdziu Bożym. I co mówi jeszcze? I przyjdzie wyborny wszystkich narodów. I wypełnię tą świątynię chwałą. Jak będzie miała trudności Kościół Boży, będzie błogosławiony i oczyszczany. Kościół Chrystusowy nie był błogosławiony poprzez bogactwo. Kościół Chrystusowy miał wzrost w trudnościach.
Κάτω από την πίεση, под η Εκκλησία του Χριστού βελτιώνεται. Κόσιου Μπόζη, ποπράβιασε, ουσιένσασε, η τσίνη που βιέλκε έτσι. Καλούμεθα λοιπόν, dlatego, να προσκολώμε την καρδία μας στο σε σέρце που οπλίσκο πάνα, τσο ζρόβι Μπούκ, νέ βιέμ. Co się ale stanie później, nie wiem. I wiele razy Bóg nie przemawia i chowa nam to. I mówi Mojżeszowi, idź. Wypędzą was Egipcjanie, będą was prześladować i będziecie mieszkać na obszarze innym. I nie mówi, co dalej się stanie. Jajrow. Tak, no dobrze, to jest to miejsce. Ale... Żałują tego Egipcjanie i znowu zaczynają ścigać lud Boży. I zobaczyli to lud Boży, że ich ścigali Egipcjanie i naprzeciwko ludu jest Morze Czerwone. I teraz co to za prowadzenie? To jest zaułek. Mojżesz, może nie zrozumiałeś dobrze. Może nie usłyszałeś głosu Bożego. Dlaczego nas tutaj przyprowadziłeś? Dlaczego nas nie zostawiłeś w Egipcie? Zaczęli się skarżyć. Mojżesz, wierząc w Boga, nie dlatego, że zna dzieło Boże, mówi, nie bójcie się, Bóg powiedział mi, że nas wyzwoli, ale jak? Co teraz zrobi? I to wiele razy jest ten właśnie sprzeczność. Bracie, ty jesteś prorokiem, ty jesteś pastorem, powiedz, no nie wiem, co mam powiedzieć. Co mam zrobić? Mam chodzić do Pana i nic więcej. Mam się modlić do Boga i wzywać od Pana. I Bóg nas wyzwoli, to mi powiedział. Wyzwoli nas. Ale jak można teraz wyzwolić? Nie rozumiesz? Z tyłu są Egipcjanie, na przodzie jest Morze Czerwone. I jak Mojżesz też nie wiedział, co ma zrobić i powiedział, Panie, i powiedział mu Pan, co ty wołasz do mnie? Weź laskę i otwórz morze. I otwiera Bóg drogę, którą nie wyobraził sobie ani Mojżesz, ani lud Boży. I my chcemy, aby Bóg nam otworzył drogę. I w tych dniach myślałem coś i nie myślałem nigdy o tym w całym koronawirusie. I jak straszyli uczniów, którym powiedzieli, że już nie mówcie o Panu. Nie poszli w swojej modlitwie i powiedzieli, Panie, przebądź faryzeuszów, uczonych w piśmie, abyśmy mówili Słowo Boże. Nie. Panie, zobacz na groźby i daj swoim sługom, aby mówili Słowo Twoje z odwagą. I po tym błaganiu poczęsone zostało wszystko i wszyscy się wypełnili w Duchu Świętym. I my wiele razy to myślałem, i my modlimy się, aby odszedł koronawirus, aby się zebrał Kościół. Nie. Panie, zbierz swój lud. Jak ma to zebrać? Gdzie ma to zebrać? Patrzą się na nas, tu się boimy. Ma Bóg drogę, których my nie znamy. Otwiera morze i nikt tego sobie nie wyobrażał. I my chcemy, aby Bóg zebrał swój lud w okresie koronawirusa. Jak? Nie wiem. Nie staniemy się ani nie będziemy przekraczać zasad ani praw. Będziemy robili to, co nam mówią. Ale On będzie robił więcej od tego, co my myślimy i prosimy. I wyjście z zaułka zawsze ma Bóg. I co mówi? Przyszła chwała tego domu. Panie, jaka będzie większa? Nie mamy pieniędzy. Z niewolnictwa wróciliśmy. Nasze pola i nasze pola z winogronem są zniszczone. Jak mam odbudować świątynię? Nie zbudujesz ty świątynię, Bóg odbuduje świątynię. I Bóg to wszystko da. Moje jest złoto i moje jest srebro. Może Bóg chce, abyśmy zebrali pieniądze i później jak będzie... I to są nasze myśli. To jest nasza logika, to jest sposób, który mamy my. I dobrze zawsze myślimy. Taki sposób, ale to po ludzku. Ale Bóg ma coś innego.
coś, co nie możemy sobie wyobrazić, nie możemy zrozumieć. Ja nie rozumiem, nie wiem, powiem wam. Ale mówi, przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem. Nie będę się bał. Czy ktoś się patrzy, czy nie wchodzę, czy nie wchodzę. Jest policja, czy nie ma policji, będziesz miał pokój. Bóg nam da odpoczynek. Uspokoi się lud Boży. Będzie miał upodobanie Bóg w nim. Będzie działał Duch Święty między swoim ludem i przygotuje swoją oblubienicę. I zawołamy wszyscy: Panie, przyjdź i porwij nas, abyśmy żyli wiecznie z Tobą, abyśmy Cię widzieli. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo w naszych sercach. Amen.